Cześć kochani, tu Dorota i witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. A dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek, chyba tak mogę powiedzieć, naszego cyklu malarstwa w makijażu. A dokładnie cyklu, w którym to ja inspiruję się nurtem malarskim lub dziełem konkretnego malarza, aby stworzyć na tej bazie makijaż. Bo myślę, że jeżeli już czerpiemy inspirację od artystów, to najlepiej od tych największych. Przypomnę jeszcze tylko, że warto nacisnąć przycisk subskrybuj, a nawet nacisnąć na dzwoneczek, bo wtedy oczywiście nic Was nie ominie. A artystą, którego dzisiaj podpatrywałam i przeniosłam częściowo na swoje ciało, jest neoimpresjonista Paul Signac. Ostatnio na Instagramie parę osób prosiło mnie o tego właśnie artystę lub po prostu o neoimpresjonizm czy puentylizm, więc oto jest. Ale, powiedzą najwierniejsi widzowie, puentylizm już był. I nie będą się mylić, ponieważ od puentylizmu wszystko się zaczęło. Cała ta seria oczywiście. Ale ponieważ właśnie były to takie początki, makijaż był wykonany dosyć taką alternatywną techniką. Oczywiście odsyłam Was, bo myślę, że był to dosyć interesujący filmik, więc zobaczcie. I nawet jeszcze wtedy nie wiedziałam, czy powstanie w ogóle z tego seria. Teraz już wiemy, że powstała, bardzo Wam się podoba, z czego ja również się bardzo cieszę, więc z miłą chęcią wróciłam do właśnie tego nurtu, po to właśnie, żeby zainspirować się już konkretnym artystą. Paul Signac nie był może twórcą puentylizmu, ale miał swój duży udział w jego powstaniu. Za twórcę puentylizmu uważa się Georgesa Seurat'a, Boże, żebym to dobrze wypowiadała, którego Signac był uczniem. Możecie się więc zastanowić, dlaczego wybrałam akurat tego artystę, a nie jego sławniejszego w gruncie rzeczy chyba nauczyciela. A to dlatego chyba, że po prostu jego styl bardziej mi leży i wydaje mi się, że jest łatwiejszy nieco do przeniesienia na ciało. Urzeka w nim przede wszystkim taka charakterystyczna, bardzo lekka, pastelowa, jasna kolorystyka. I również, nie wiem jak to nazwać, taki lekki sposób kładzenia tych kropek, z których jest obraz skonstruowany. Nie jest tak precyzyjny jak u Seurat'a i to mi się właśnie podoba. Wydaje mi się, że przez to, mimo że jest to neoimpresjonizm lub postimpresjonizm, jest w swojej naturze właśnie bardziej impresjonistyczny. I to mi się podoba. No i tyle ode mnie. Więcej postaram się Wam przemycić w części tutorialowej, na którą już teraz Was zapraszam. Na początek na moje surowe płótno, którym jest mój dekolt i moja szyja, nakładam gąbką białą farbę wodną, która będzie po prostu takim podkładem. Nie robię tego jakoś ultra precyzyjnie, bo i tak wszystko zamalujemy kropkami. Ale najpierw naszkicuję sobie wszystkie kształty, które potem będę właśnie malować kropkami, bo gdybym zaczęła od razu od kropek, to mogłabym się szybko pogubić w tym wszystkim, a tak mamy taką mapę, której będziemy się trzymać. Szkic robię tą samą białą farbą, tylko ona nałożona na pędzel po prostu jest troszeczkę bardziej nasycona. A teraz już po prostu będzie nakładanie kropek, ale oczywiście postaram się, żeby nie było to dla Was zbyt monotonne. Zaczęłam od pędzelka okrągłego syntetycznego, chyba to jest numerek 6, ale zmieniłam go sobie na pędzel płaski i powiem Wam, że był to strzał w dziesiątkę. Jednak te kropeczki, czy może to wychodziły w końcu bardziej kwadraciki, ale właśnie takimi posługiwał się Paul Signac, z tego co zauważyłam. Przy tym płaskim pędzelku były po prostu troszeczkę precyzyjniejsze i za każdym razem wychodziły podobne. Przy pędzlu okrągłym miałam z tym troszeczkę problem. Jestem na kamerze? Mogę zasnąć? Wow, za jaki obraz się malujesz? Jak ty to zrobisz? Zasiadę? Nie wiem. Jak mogliście zauważyć, cały czas operowałam tutaj odcieniami zieleni, od najjaśniejszej poprzez błękit do takiej ciemnej zieleni, a teraz przeszłam do bieli. Zasada działania, jaką ja tutaj sobie przyjęłam, bo nie wiem oczywiście, jak dokładnie pracował na przykład Paul Signac, jest taka, że
Za jednym razem nakładam jeden odcień, nakładam wiele tych kropek, pokrywam te powierzchnie, które powinny jakby w większości zawierać właśnie ten odcień, a nakładając kolejny kolor po prostu zazębiam te kolory ze sobą i tak nakładając kolejne i kolejne będą się te kolory ze sobą coraz bardziej mieszały. Oczywiście mówiąc mieszały, mam na myśli, że będą się zazębiały i kiedy odejdziemy troszeczkę od tego obrazu, będziemy go oglądać z dystansu, będziemy mieć właśnie wrażenie, że te miejsca, gdzie się te kolory zazębiają, tworzą wręcz troszeczkę inny kolor, właśnie taki wymieszany z tych kilku czy dwóch kolorów. Bo właśnie o to chodziło w tej technice, że te kropeczki tego czystego koloru, kiedy są otoczone innymi kropeczkami i jest tych kropeczek różnokolorowych bardzo dużo, z bliska je widzimy, a kiedy odejdziemy z dystansu, wszystko nam się miesza, tworzy kształty, kolory, powierzchnie, płaszczyzny. Oj, mam nadzieję, że to wszystko, co Wam teraz mówię, jest jasne, wiecie, mówię Wam to własnymi słowami. Przechodzę teraz do twarzy. Makijaż twarzy jest właściwie bardzo klasyczny. Nałożyłam wcześniej już podkład, teraz nakładam bronzer. Zrobiłam brwi zupełnie tak, jak robię to na co dzień. Nakładam sporo rozświetlacza. Jest to rozświetlacz Duochrom od Nyxa i on ma taki śliczny, różowawy połysk. Nakładam go na kości jarzmowe, łuk kupidyna, nos i przechodzę do makijażu oczu. Wzięłam na początek kredkę Jumbo Pencil, która jest właśnie w takim błękitnym kolorze, ona jest lekko połyskująca. Użyłam ją właściwie jako bazę i żeby wyznaczyć sobie te granice, w których będę malować. Następnie wzięłam białą kredkę, która też była swojego rodzaju bazą i pewnie obyłoby się bez tego, natomiast ja chciałam, żeby właśnie te cienie, które Wam teraz pokazałam, były bardziej nasycone i po prostu lepiej się trzymały. Bawię się teraz kilkoma odcieniami błękitu właśnie z tej palety, którą Wam przed chwilą pokazałam. To jest NYX Ultimate Brights. Następnie przechodzę znowu do tych samych farb, których używałam na dekolcie. Improwizuję z nakładaniem kropeczek w różnym kolorze. Tutaj już jakby nie mam na myśli żadnych konkretnych kształtów, tylko po prostu improwizuję, żeby stworzyć coś, co będzie ładnie korespondowało z dekoltem. Nie miałam na myśli tutaj właśnie żadnego konkretnego kształtu czy konkretnego efektu, ale jestem bardzo zadowolona z tego, jak to ostatecznie wyszło. Myślę, że to oko samo w sobie jest dosyć ciekawym elementem takiego artystycznego makijażu. No i pozostało mi już tylko wytuszować rzęsy i przejść do ust. Usta są nude i takie bardzo neutralne, natomiast dosyć mocno je powiększyłam. A przez to, że użyłam jeszcze błyszczyka, jest to NYX Lip Lingerie Gloss. Usta są przez to jeszcze bardziej pełne, no i wyglądają naprawdę kobieco i ładnie. I jeszcze zakładam perukę. Jakoś tak sobie wymyśliłam, że ta blond peruka z grzywką będzie tutaj dobrze pasowała i chyba się udało. Wielkie dzięki, że mimo wakacji chciało Wam się tutaj zajrzeć i do zobaczenia w następnym filmiku.